Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA 5 mod, już nie wiem jak ja to mówić, czy 5M, czy Roleb, to jest... Dobra, koledzy, spotkali się tutaj, Paweł i Lucek. Tak, dzień dobry, witam was bardzo gorąco. Może po prostu powiem, że to jest 5M, modyfikacja i jeden z serwerów, który jest dostępny na 5M. Prawdziwe życie. Nie, to nie jest prawdziwe życie do końca. Znaczy, to jest, tak, jest tak. Prawdziwe życie, no a jeżdżenie autobusami nie jest prawdziwym życiem? Jest. Bo właśnie no nie, to będziemy się zajmować transportem. I byliśmy właśnie w takim specjalnym lokalu. Ty, moje auto! Uważaj nie, tam nie, trochę. Nie, poczekaj, przepraszam. Ten, ja ćwiczę zamach, wiesz, bo ten... Co? Nie chcesz być zamachowcem? Nie. No ty nie mów takich słów, przestań mówić takich ten. Nie możesz być pilotem. Będę kierował... Nie, w ogóle... Zatrzymaj dobra, się. Dobra, nieważne. Musimy jechać do Job Center, które jak zwykle jest tam, gdzie zawsze, czyli w Live Invaderze. I dokładnie. Musimy sobie znaleźć robótkę, znaczy wziąć jakąś robótkę i ręczną. Zacząć się... Nie, może Paweł, nie, bo nie dobra, będziemy, może lepiej nie, nie, nie będziemy powtarzać nie tego, co z poprzedniego odcinka, bo nas znowu z serwera wywalą, no. No właśnie, znowu nas wyrzucą, powiedzą, nie wchodźcie tam, nie bo wchodźcie tam nie ładnie. Nie wchodźcie na ten serwer, nie. Nie róbcie nie. Tak, no. No, właśnie. Dokładnie. Dobra, i tutaj mamy swoją, znaczy tu jest baza, gdzie wynajmuje się robotę, znaczy nas wynajmują te roboty. Ja mam takie fajne autko, ale to jest pożyczone, ja nie wiem skąd on... Po prostu jakiś gracz zostawił, no i Lucek stwierdził, że pożyczy od niego, nie? No, no i jesteśmy braćmi, nie kolegami, przepraszam, pomyliłem się, bo wyglądamy tak samo, jesteśmy jajka. Dwa jajka, Boże. Dwa jajka, ty jesteś kamień, ja jestem jajko. My jesteśmy oboje z jednego jajka po prostu wyszliśmy. Dobra, dokładnie. I tutaj musimy podejść, i teraz musimy wybrać sobie jak to się mówi, profesję. Robotę. Poczekaj, weźmy sobie kuczykę. Nie, poczekaj, tam chyba się zaczyna od tego, że mieliśmy być z tą ciężarówką, nie? Ojej, tu jeszcze na samym dole jest Wildlife Hunter. Co to jest? No jeszcze można niżej zjechać. Można być tym myśliwym. To coś dla ciebie. No, faktycznie. Ty lubisz myśleć. Lubię myśliwy? No job, no money, no problem. Można być niezatrudnionym. Bez aha, no też można. A wiesz co ja proponuję? Może spróbujmy tego. Post OP Driver. I chcesz bo być chyba OP? Pierwsza ciężarówka jest dotyczy właśnie poczty, nie? A jest, widzę. Ta darmowa, nie? No? Spróbujmy to. Dobra, będziemy poczciarzami. Dobra, biorę to. Dobra. Post-op driver. Co teraz? No teraz to musimy pojechać po ciężarówkę, jak czytałem, bo tam była instrukcja po angielsku. No. Poczekaj, może wyjdźmy tu po auto, chodź. Pójdź do auta najpierw. Dobra, idziemy do auta. Ja cię zawiozę jak coś. Dobrze. Ja się zaznaczę może gdzie jechać. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam i widzę, ale czekaj. Nie no, co ty robisz? Parkoura ćwiczysz? Musimy tu przejść dookoła, to jest prawdziwe życie. Ty to oszalałeś? No stary, nigdy nie robiłeś pasz, tak o. Co? Ej, moje auto. No po swoim aucie tak nie robisz? Stary, ty jesteś jakiś dziwny. Ty, dobrze. Każdy tak robi, masz nowe auto, to każdy tak robi. Teraz musimy pojechać po jakieś auto. Może tu jest 1000 ikonek, stary. No, jest dużo tego dziadostwa. Musimy znaleźć nasze... Czekaj, garbage center. Możemy być śmieciarzami, wiesz o tym? No co ty, to musimy to też ogarnąć. Nie, to jest nasz priorytet. Musimy awansować, jeździć samochodem Mercedes. Czekaj, weź poszukaj na mapie, jak możesz ten. Gdzieś pewnie w mieście. Car dealership jest coś takiego, ale to chyba jak ktoś chce kupić... Nie wiem, czy właśnie... Nie, to jest to, ale gdzie to jest? Ale to mówi się, że to raczej do zwykłych samochodów. To musi być taka ikonka do naszych, tych dostawczych coś. Dobra, nie Paweł, wyznacz jakieś miejsce, ja prowadzę, tak? Ja jestem tylko kierowcą, no. No weź poszukaj, wiesz, że tu jest dużo ikonek strasznie, ja nie znajdę tego do końca dnia. Tam znajdziesz, spokojnie. Dobra, jedziemy do tego car dealership, zobaczymy jak to wygląda. No bo właśnie tutaj jest dużo rzeczy, które musimy ogarnąć. Jezu, jest dużo ikonek, dużo elementów, dużo nowych rzeczy i... Ty, ja już kasę dostałem, $150. Ciekawe za co? No za to, że żyjemy, człowiek. A to nie, ktoś jeździ tą ciężarówką chyba, wiesz? Chyba, że mu ukradniemy, a czy pożyczymy, nie wiem. Aha, bo chcesz pożyczyć, no dobrze. No to zawsze taka możliwość po prostu. To spróbujmy z tą ciężarówką. Zobacz, co się stanie, jak do niej wsiądziesz. Ja myślę, że trzeba ją jakoś skądś wziąć, wiesz? Nie, pierwszą ciężarówkę tam pisało, że trzeba wziąć, ona jest darmowa. No. I to jest ciężarówka z FedExu. A. Czyli chyba zmodyfikowana, jakaś zmodowana. No dobra, to jedźmy do tego car dealership, coś tam. No właśnie, to podobno jest do kupienia, tylko ona jest darmowa, a później są kolejne, które są płatne. No dobrze, przepraszam, już jadę tam. Bo nie będę tak, wiesz, tutaj jestem teraz wyścigowy, to będę mógł szybko jechać, nie? Tak. Chyba, czekaj, już wiem jakie ikonki, nie, też nie.
O, ktoś tam ciężarówką jechał. O, fajnie. Widzisz? Czekaj, no. Jestem w tym dealerze samochodowym. Serio, no wjeżdżasz bezpośrednio, zaraz sprzedasz to auto. No to będzie tylko lekarz. Dobra, mamy coś tutaj. O, jest! Job Wilkos, miałeś rację. O, czekaj, Job Wilkos. No, Paweł, gdzie ty jest? Co ty się... Loading. O, na chwilę ładuje się. Jaki fajny jest. Mercedes. O, stary, patrz, jaki fajny, czekaj, a tam kolejny... O, ale zajebisty. No, dobra, później są ten, dobra, to biorę FedExa. Darmowy, 30 kilo. Co? O co chodzi? FedEx Van Free, 30 kilo. Jest! Jestem, mam go. No stary, no co ty zrobiłeś? No bez jaj, no... No ty! Miał być do 30 kilo, no przecież, a nie do tony, czy dwóch. No pierdziele. Ale mam stens teraz, człowieku. Zobacz, jaki niziutki jest. No ciśnij. Ej, no bo będą małe ciężarówki z tego. Poczekaj, jeżdżą. Ja mi nie odwój samochód. Ej, no co jest, nie mogę jechać. Możesz jechać? No właśnie niezbyt. No słabo, czekaj, wysiądę. Stare koła są wgniecione. Bo nie jest do 30. Ej, nie, bo nie jest do 30 kilo, a my ważymy trochę więcej. Ej, bez jaj, a... Zepsuty. On coś zepsuł się trochę. Must be a tracker. O co chodzi? Aha, że nie możesz jechać, bo musisz być tracker. Musimy zmienić pracę na trackera. Ale przecież. Kogo my tam wybrali? Post office. Ty, to może my musimy w biurze być. Nie, nie jesteś... Ty, a co to. Patrz, co to za pociągi tu są. Pozmieniana ta mapka jest. Jakie pociągi? No zobacz, że tu są wagony, co one tu robią? No stary, przecież tu zawsze były wagony w tej grze. Ale nie tu! Dobra, pożycz jakieś auto, musimy pojechać do pracy, musimy zmienić robotę. Stać! Czekaj, to trzeba... Dobra, o, trzeba to zrobić tam ambitnie, może chodźmy na parking. Ale dobrze, nie no, fajne to, bo mi się podobają, że to są takie, wiesz, autka niestandardowe. Mhm. O, mamy już autko, czekaj, bo tu mój kolega kiedyś zostawił samochód. Możemy no i, i wyjechał za granicę chyba, nie? I zostawił to auto. Dokładnie. Pamiętam. Tak. Czesiek z tego, ze Zbychowa. Tak. No. Czekaj, to musimy być trackerem takim. Ale już dostaliśmy dniówkę, to ja nie wiem. No dobra, nieważne. O, level 1, payday. Już masz ile masz zapłaty. O, czekaj, bo... O, już myślałem, że nie można też nim jechać, ale można. Dobra, mamy, spokojnie. Mamy ja mało paliwa, muszę... 29% paliwa tylko, nie wiem, czy dojedziemy. Do spokojnie tego. Dojedziemy. Czekaj, gdzie to było teraz? Job Center. Ja wiem, gdzie to jest, spokojnie, pamiętam wszystko. Ty, a ja co to? Zrobię... O. Car Options. Co to robi? No pod M masz różne jakieś takie dodatkowe rzeczy. Tylko musisz być w swoim pojeździe chyba, albo... Oho, tak, no. Czekaj, identyfikacja, Lucek. Zrobiłem sobie ten. Co my tu mamy? Ale ja mam inaczej, ja mam napisane Ross. Antony Ross. 38 Anton. Lat. Tak? A ja sobie napisałem moją identyfikację. O rany. Player options. Driver menu. Dobra, okay. Bracie, wieź mnie. No wiozę. Musimy być truckerami. Niektórych rzeczy nie można... O, skillsy są jakieś... Chyba, że możemy zmienić, bo mamy post ten, to może musimy po prostu pojechać na pocztę. Czekaj, zobacz, czy jest poczta. No widziałem, że jest chyba poczta, bo skoro jest, czekaj, a zobaczmy, czy jest śmieciarz, o. Zawsze chciałem być śmieciarzem. No dobra, no to może być śmieciarz. Znaczy nie, w sumie nie chciałem być. Pamiętam, jak w podstawówce ktoś kiedyś powiedział, że chciałby jeździć w prawdziwym życiu Mercedesem. Ktoś mi powiedział chyba śmieciarką. No. Ale mu powiedziałeś żart. To chyba się śmiał cały dzień, nie? Co? Nie, to nie. To ja nie byłem taki zły. Dobra. Jedźmy. O, Pała, szybsze auto. Nie, tam się nie, świeci, nie. Może... Patrz, tu się świeci coś po drodze. Gdzie? No jedź prosto. No, ale nie haczą wszystkie auta. Tu jest mylnia. Czekaj, bo... No. Bo można być chyba kierowcą tego, tramwajki. Nie ta metro train to do this. Okej. Okay. Siadaj, jedziemy dalej. Czyli musimy mieć metro train. A poczekaj, weź, skoro ja prowadzę, a ty nie prowadzisz, to weź sprawdź na mapie, czy nie ma jakiejś ikonki czegoś związanego z naszą robotą. No właśnie, dobra, obczaję w takim razie, ale powiem ci szczerze, że nie widziałem za bardzo. Aha. Bo wcześniej zerkałem. A tutaj co to jest? Dobra, panie, jedź pan tą karotą. Kurde, wziąłem najwolniejszy samochód, jaki tu chyba był. No nie moja wina, że twój ziomek po prostu, który pojechał do granicy, nie miał auta porządnego. Ty, a już następną dniówkę dostałem. No ty, panie, a czekaj. Panie, jedziesz, nie skręcić. O. Nie, ja wiem, ale czekaj, bo tutaj jest jakaś nowa walizka, zobacz, na górze. Na mapce, weź tam kliknij, zobacz, co to jest. Już patrzę. Job Center. O, no to mamy bliżej.
Dobra. To jedź do tego, może tam jakieś lepsze roboty dają. No? Wyższe piętro to wiesz, no. Job Center. No to jest Maze Bank, nie? To się nazywa to Job Center. Może będę bankowcem. Może zostanę dyrektorem banku. Co? Nie może być dyrektorem banku. Ty, Paweł, nie rób tak, bo zginiem. Przepraszam. Ej, będziemy musieli jeszcze później ubranie zmienić. Co to jest? Tutaj się wchodzi? Tam jakaś strzałka. Jest, dobra, bus driver. Jest, dobra. I co, my wybraliśmy sobie wtedy post... Gdzie jest tracker? Driver. O, jest tracker, musimy być trackerem. Dobra, zmieniam trackera. Mam. Dobra. A co to jest tutaj ta strzałka? Nie wiem, pewnie do góry pojedziesz. Maze Bank Helipad, okej, dobra, nieważne. Paweł, prowadź. Jedziemy no, teraz właśnie, po czekaj, patrzę w którym miejscu, gdzie było ten te autko, tutaj? No tutaj, okay. Dokładnie tu, no. Tu masz na skróty pojechać, bo tu będzie... Ja wiem, ja znam trasę, jak najbardziej. Okej, no i weźmiemy sobie... O, to nie tu. Obawiam się, jak że... Jak nie tu? To nie tak miało być, Paweł. No co ty gadasz? No gram realistycznie, znaczy... No ty to w jest realne życie, wyobraź sobie w realnym nie życiu. Nie robisz w ślizgów, nie skaczesz przez murki. Nie, takich rzeczy tu nie robimy, no musimy grać według zasad. No nie może ty normalnie autem w życiu jeździsz i autobusami. No nie, no co ty? Nie jechałeś nigdy na autobusie? Bez jaj. No proszę cię. Ty, a ciekawe, normalnie. Czy to auto, co tutaj pierwszy raz przyjechaliśmy, jeszcze stoi. No widzisz? Nie, już nie stoi. Gdzie ty zajechałeś? Co ty chcesz tutaj... Samochód sprzedać? Co? No właśnie, co się ciśnie znowu? Dobra, zobaczmy. Okay. Job Vehicles, o, van. Dobra, biorę. Odjedź. O, bo kurde, ja już go posiadam. Nie możesz go wziąć? Nie, a ty? A, ja też nie. Bo już też go posiadam. O rany, dobra, to ten, wyciągnąłem się. Poczekaj, bo auto pewnie gdzieś stoi na zewnątrz. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, nie mogę wyjść z tego menu. No, ja kliknę chyba Backspace albo Escape, nie pamiętam. Escape nie działa. Backspace. Też nie działa. O, nie, działa. Też nie działa. Dobra, musimy... O, jedziemy na pewno tym samochodem to znowu na to miejsce. Poczekaj. Wiesz co, a gdzie to auto stoi? Gdzie co jest grane? No jak gdzie to auto stoi? W porcie. Tam gdzieś żeśmy byli. Cargo Seller. Co? A to nie to, to... Musimy patrzeć. Ale te auta stoją, ale te auta dalej tam stoją? Poczekaj chwilę, a może no, tutaj no, jest menicza? Car options, też nie? Inventory? Też nie? O rany. No bo tam nie są zaznaczone na mapie, wiesz? No. I zastanawiam się, o co chodzi, dlaczego nie są zaznaczone na mapie? Staff panel, czekaj, reporty, bo... A, dobra, to nie. Chodźmy, że my tam jedziemy, bo to, one, ja myślę, że one tam stoją, wiesz? Tylko dziwne, że nie są zaznaczone. Ty, dawaj, pojedziemy, ty będzie szybciej. Dobrze, na pewno. Tylko załóż kask, bo ci będzie zimno w głowie. A, dobra, okej, okay. Ja założyłem kask na jajko. Znaczy na głowę w sensie, no wiesz, o co chodzi. No nie insynuuj mi tu, że ja ten, jakiś... To jeszcze powinieneś mieć dwa dodatkowe malutkie kaski, żeby na pozostałe jajka założyć. Hehe. Dobra. Takie dwa malutkie kaski, dobra. No, no wiesz, o co chodzi. Tutaj, zobacz. Łupinki mam... z orzechów sobie wezmę, wiesz, po prostu. O nie, no Paweł, no nie ubliżaj sobie tak. Co? Orzesz ty. Weź takie skorupki od zwykłych jajek, to ci wystarczą. To będą dobre. Będą pasować. Wydmuszki, aha, no. Rozumiem. No, wydmuszkę, tak. Tak, wydmuszkę, no i fantastycznie. Dobra, i teraz musimy tu dojechać. Ja nie wiem, czy one będą tam stać. Ej! A, przepraszam! Uważaj sobie. Nie, bo skaleczyłem się w palę. Patrz, jedzie ciężarówka, widzisz? On fuck jedzie you! O, on jedzie zgodnie z planem. Ej, co to było? Dostałem... Mandat chyba. Mandat, no. No i bardzo dobrze jesteś... O, ty, ja ci pokażę, o. Patrz, masz rogi. Kurde. A gdzie tu są te radary? Nie wiem. Mandat dostałem za nadmierną prędkość. Jaki łobuz? To pewnie przez tego. Co? Przez ten, o, coś takiego zobaczę. Zobacz, a bez kitu. Od chwilą pokazywałeś faka, radar nam kliknął potem. I od razu mandat, nie? Na starcie. I od razu mandat. 200, prawie $300 to moje dwie dniówki. No, strasznie tę drogą, dlatego lepiej, że ty prowadzisz, wiesz? Albo, że ja prowadzę te wolne auto, to się nie rozpędza powyżej setki. Dobra, uwaga. Dobra, gdzieś tu stały nasze auta. Pytanie, czy one dalej tu stoją?
No pewnie, że nie. Mówiłem, że nie. A nie, one tu nie stały, one stały. O, stąd, dalej, dobra. Są, no i widzi, wszystko gra. Ale możesz się zatrzymać? O, dzięki. O. No i dobra, ty mamy tam to jakieś... To było moje chyba. To moje, no. Dobra. O, jest, działa, jest, działa, jedziemy. Działa, widzisz? Ty, mam mało paliwa, jedziemy za tym uważaj, milimetry. Co ty robisz, stary, no weź... Skup się na kierowaniu tym pojazdem, czekaj, jak w pierwszej osobie. Ej, fajnie wygląda w pierwszej osobie. 13 stopni jest, może nie, to tak? O Boże, nie hamuj tak! Dobra. Znowu mi się coś powłączało. Migacze nie działają. Jak to nie? Pewnie zwarcie jest, to może to jest te BMW, nie? No, chyba coś tak. No w tych autach podobno migaczy nie ma, mówili. Tak? W BMW nie ma migaczy w ogóle? No ostatnio widziałem taki filmik dowcipny. Gate accepted, gate coś tam. Jadę. O, dobra, okej. Okay. No i super. Możemy wyjechać. Dobra, okej, okay, mam 28% paliwa faktycznie też. No i ale... Ale czekaj, jako kierowca kurier... No? Ja mogę chyba jechać z nieograniczoną prędkością, nie? No tak, nie widziałeś jak kurierzy jeżdżą? No normalnie, tak. Ja, musimy gdzieś zatankować. Bo ja mam tylko 16% paliwa. Tu się wyprzedza czy... na tym, na bocznym pasie, czy co? A, nie, czekaj, bo ja nie mam ogólnie tego, jak to się nazywa. Prawa jazdy, więc po prostu pytam, nie? Lucyk lepiej wie. Nie, pod prąd też można jeździć czasami. Wiem, to w prawdziwym życiu też się zdarzyło. A, bo tu jest fotoradar, czekaj. Zwolnij tutaj, do 50. Tu jest fotoradar, widzisz na mapce? I faktycznie. No. A tu ile zwolnić? Ja zwolnię do 40 tam 7. I dobrze. Aha. Ale potem to już można grzać. Spokojnie. A później to normalnie po garach dajesz. Dokładnie. Ty, musimy okay. Zajechać gdzieś zatankować, bo no tu niedaleko jest... No to do tego tankowania, stary, no nie dawaj, ma co tuningujemy te fury, zobaczymy czy się da. Tuning? A, dobra, no? Spoko. Ciekawe czy się da te takie... O, jest paliwo tutaj też. Dobra. 13% wcisnę. Paliwa, musimy... Jak tu szybko paliwo schodzi? No bardzo szybko. Okej, okay, uwaga. No panie, jak pan jedziesz, typie! Dobra. A tu jakiś gracz. O, tankuje mi się, hehe. Zobacz. Dobra, cofam. Ja muszę na wsteczny, bo żebym zajechał za daleko. Co ty żeś tutaj? Poczekaj. Panie kurierze! Tutaj się tankuje. No ja widzę. O Boże! To jest grało! Co to ma być? Nie! Stary, co to było? Ja nie wiem, czy widziałem to samo co ty. Tak? Ale w pewnym momencie tak przewróciło cię do przodu i zapadłeś się pod ziemię. No właśnie, totalnie, wpadłem pod mapę, nie? No? Wiesz co, ja wjadę z drugiej strony. Ostrożnie tu wjeżdżaj. Ja już zatankowałem, czekam na ciebie. Bez jaj, naprawdę? Nie można więcej zatankować? Można. Dobra. I dotankuje mi jeszcze. Czekaj, co tu się klika? Chcę mieć full, o. I teraz tam ci wyskoczy. Czekam na ciebie. A, literki. A zobaczę, no, a zobaczę jeszcze, gdzie tu trzeba pojechać. A, tutaj confirm, Collision Transport, tutaj jest, market. Ile to jest 10 litrów? No jest tutaj graczy trochę. No dużo, nawet dużo graczy jest, ale... czekaj, no. Kolejne 10 litrów, dobra, 20 litrów. Boże, i to auto ma w ogóle pojemności, stary. Cargo seller. Ej, widzisz, jak, że jak tankujesz, to ci się ręce trzęsą? Na kierownicy? Nie, całe ręce tak wibrują. Nie, ja mam ten, kamerę, wiesz. O. Dobra, 82% mam, wystarczy. O, jest coś takiego jak post OP HQ. I tam chyba trzeba było pojechać, jak mieliśmy tamtą robotę. Nie krzyczy na mnie, dlaczego na mnie krzyczysz teraz? Weź tam jeść po FedExa. O, self-storage, to nie. Musimy znaleźć miejsce, gdzie trzeba pojechać. Mhm, o, ciuchy będzie trzeba zmienić, koniecznie. No koniecznie, ciuchy to musimy zmienić, przecież nie będziemy takich jakichś dziwnych rzeczach chodzili. Dobra. Trzeba było wziąć Fishermana, bo tam Fishing Zone jest. No jest Fishing Zone, ale jak my teraz robimy tą robotę, dobra, to nie będziemy mogli do Fishing Zone. O, jest, widzę pizzę, no stary, widzę wszystko co ten. Market, delivery. No. A, czekaj, narzędzia. Co narzędzia? Repair shop. Nie, czekaj, to pamiętam, że coś było napisane z narzędziami, że pierwsza praca to kwestia narzędzi było chyba. Okej. Okay. To jest? Tracking. Tracking, o, jest Sawdust Fire. Co to było? Jakiś taki ten, ktoś się rozwalił strasznie. Nie, dobra. To nie ja.
Wiesz co, nie, musimy znaleźć odpowiednią ikonkę, która nam powinna ten. Mhm. Zastanawiam się tylko, która. Wydaje mi się, że lepiej jakby było oznaczone paczkami, ale... No, paczki chyba najbardziej. No i my do 30 kilo możemy tak naprawdę miejsce tylko brać, nie? No właśnie, to nie możemy dużo tego wziąć. No niestety. Kurde. A tutaj? Market General Store. Wiesz co, powiem ci szczerze, ja nie wiem naprawdę czym... co tutaj pan z FedExu może wziąć i no, zabrać. No ja myślę, że jakiekolwiek paczki. Self Storage, o. Może tutaj? Nie. To jest... Cargo Seller. No spróbuj tam zajechać, tak. A, zobacz, a tu? Co tam jest. Market tego Mechanic. Self Storage może coś tam... Chociaż ja myślę, że tu trzeba paczki odbierać gdzieś. Blisko. A może trzeba po prostu wystartować robotę. Pod M, czekaj. Staff panel to nie, tutaj ten. Nie, nie ma takich chyba. Skills. No. Player options. Dobra, nie ma. Dobra, to ten. Wyjedźmy. Stary, poczekaj, ja wyjeżdżam. No patrz! Co ty... Jak idziom normalnie. Dobra, chodź, jedziemy tutaj. Zobaczymy ten self storage. No dobrze, zobaczmy. A jak to. Nie, to będziemy po prostu, wiesz, dostawcami pizzy. Od czegoś trzeba zacząć. Ty, ja już 2 litry paliwa spaliłem. No na sam postoju, poczekaj, gdzieś tu jest skręt. Chyba tu. Znaczy, w sensie zakręt. Nie no, nie szkodzi. Dobra, czekaj, patrz, o jest. Security. The security unit, take. Tak? Czy co? Nie wiem. Tutaj. Co dalej? Nie, a to chyba... To jest chyba nasze rzeczy. Nie wiem. Poczekaj chwilę, a tutaj? Car options? Też nie mogę. O Boże, no to jest jakiś skomplikowany system w ogóle. No jest. Trzeba było zostać tym, pizzermanem. Pizzermanem. Byłoby szybciej. Czekaj, bo tu musi być. No. A tu ta paczuszka? Post OP Headquarter. Lumber Yard. Tam na dole jest. Tylko no właśnie z tą pocztą to ja nie wiem. Dawaj tego cargo seller coś tam. Mechanical parts. Co? To musi być to. Trucking, cargo seller, a czekaj, tak? Czekaj, jest coś. Tables and chairs. Nie, Paweł. No, jak ty się nazywasz tutaj w grze? Jest, zobacz, weź sobie na mapkę i po boku no dobra, masz... to jedź tam. No dobra. Jak to się nazywa? Powiedz tylko. Cargo Buyer Tools. Tylko, że to jest daleko. Cargo... Aha. A to jest jako narzędzie, czy co? Zaznaczę ci. Muszę do ciebie wejść. Wejdę do ciebie, dobra? Dobra, wejdź do mnie. Cześć, siema. Pokażę ci miejsce, gdzie musimy dojechać. No dobra, zaznacz. Musimy aha. Tu. Ops. Zobacz, jak to daleko jest. Poczekaj, mi się ładuje mapka teraz. Zrobiłeś błąd jakiś w grze. O bez jaj, naprawdę. Zrobiłeś błąd gry. Jak błąd gry? Jedziemy. Normalnie, w tym samym momencie wszedłeś do mapy, kiedy ja i ładuje mi się mapa, nie mogę nic zrobić. Jedziemy. O, dobra, załadowało się teraz. I tam jakaś policja w ogóle stoi, musimy uważać. Jaka policja? Damy radę, chodź. Dobra, jadę, no ciśnij. Tylko, że to jest bardzo daleko, ja nie wiem, czy tam paliwa nawet wystarczy. Ty, policja tam coś ten, co jakaś akcja no, jest z policją, przed chwilą zobacz. Powiedziałem właśnie, że policja tam jakaś akcja się dzieje. Przepraszam, nie słyszałem. No. Musimy jechać, ale to jest naprawdę... Ty, co on tak... Co on taki szybki jest? O, szlak, paken! No i rozwalimy już auto. Poczekaj. On może driftować delikatnie, tak ci powiem. No co... No, nie zauważyłem właśnie, wiesz, ten... Jedziesz? Chodź. Na drifcie wjechałem. O, są długie światła. Ty tam patrz na ten, żeby nie było akcji, że znowu dostaniemy mandaty jakieś. A no właśnie, patrz na drogę. Także, co? No, ale tylko najlepiej ty jedź pierwszy. No, ale ja czekam na ciebie, żebyś do mnie dojechał. Dobra, jedź, ja już tak pędzę, stary, już tutaj mam ten, na maksymalnej prędkości jadę. Okej. Okay. Chłopie. Co to są fury w ogóle? Ale fajne takie inne, nie? Takie... Dobra, uwaga, wy... O, czekaj, bo to jest... No, co ty nie powiesz teraz, 300, 400 by mi zabrało. Uwaga, od prawie wyprzedzam. Dobra. O, Paweł! Spokojnie! Trochę go zepchnąłem, ale dobrze jest. Patrz na mapkę, gdzie jest radar. Ja nie nadążam za patrzeniem na mapkę, bo ja muszę patrzeć, gdzie ja jadę. Ja muszę na wszystko patrzeć? No dobra. No tak, no patrz na wszystko, najlepiej ten. Paweł, w lewo teraz. No widzę. Jedź za mną. Włącz długie światło, bo jest noc.
Tak? Dobrze. No. Poczekaj, którymi to się ten... O, dobra. Bo ostatnio na serwerze było pod L, a nie pod H. Tak? O, okej. Okay. No. Widzisz? A co jest pod L? O Jezus, no zajechał mi drogę, co za typen! Bez, ja już w ogóle świateł nie mam. No spokojnie, stary. Paweł, no to jest wóz filmowy, on się naprawi. A, no tak, to jest wóz ten, tak, tak, to ten. Ale powiedz mi, co to są te paski tutaj? Służbowe wszystko może. Jakie paski? Nie ma co chodzi, a są zniszczenia. Nie, chyba. Nie. No ja przywaliłem i dlatego teraz widzę. Ile masz paliwa? 90 ile procent? 84. Bo ja nie zatankowałem do maksa, myślałem, że nie ma takiej potrzeby. Ziomek jechał, widzisz, tam kurier cię mija, zobacz. No widziałem, dobra, nie stary, jedź, no stary, no patrz co ty robisz. No ale biegi mi się skończyły, ty masz lżejszy samochód, masz mniej paliwa, kurde. No bo jestem szczuplejszy, stary. O, dzięki. Nie jestem taki gruby. Co to było? Co? Coś mi się tak też zapadał samochód pod ziemię na chwilę. A, tam, no bo mówiłem ci, zrzuć trochę wagi. No, a ty nie, jeszcze pizza, jeszcze popcorn, jeszcze tam. Ty dawaj zajdziemy do pojedzenia jakieś. Jedzenie? Po co ci jedzenie? Jedzenie to masz w tym. Ale poczekaj, bo ja też mam zero. Poczekaj. Musimy coś jeść i musimy dobra, coś pić. Tak, widzę w drodze powrotnej coś kupimy, albo jak będzie coś pod ale stary, już mam na zero prawie wszystko, i wodę i ten, i jedzenie. No i trzeba coś ogarnąć. Tutaj skręcaj. Ale tam dalej było. No dobra. Ale tutaj też jest, zobacz, tu szybko ten. Tu jakiś dom w ogóle jest, nie wiem za Tomek. To można sobie kupić dom, jak będziesz po prawej, uwaga. Skręcam. Proszę bardzo. Ty, zawiesiłem się. O, kurz. No zawiesiłem dobra. Się, nie wiem, o czym to mówisz do mnie. Czemu mamy kaski? Nie mam się tego pojęcia. Czekaj, chleb, tak? Dobra, kup chleb. Okej. Okay. Co? Amount to buy. 1000. Nie 1000 stary, no jak 1000? No ty na mamy. 1000 chleba, co ty? Dobra, kupimy 5 za stówę. No stary, chleb za stówę, 5 bochenków? Ile to kosztuje w ogóle? 200 zł za chleb za bochenki. Jezus Maria, no stary, no to jest, o, jest za dużo. Jest kebab! Biorę 2. Czekaj, kebab, ja wezmę sobie iced tea, tak? Dobra, niech orange będzie iced juice. Tea. 5. Dobra. 200 za iced tea. Świetnie, nie no, spoko, jak się, naprawdę. Jak się to pije? Czekaj, bo tu chyba w item się wchodzi. Ej, no poczekaj, bo mi wyłączyłeś. Inventory. Breda sobie wezmę na przykład. O. Eat. A czekaj, bo to w drugą stronę ten pasek się uzupełnia. O co chodzi? No właśnie, zwinnie tak jest. Czekaj, iced tea. Drink. A, to ten musimy mieć na zero zrobione. Dobrze, to jest super. No to super. Niepotrzebnie panikowałeś. Nie, to panie, dobrze jest, jedziemy. nie wiemy jeszcze, kiedy tu głodni jesteśmy, o to chodzi. Mhm. A, uważaj na moje auto! No, przepraszam, ale ten... A co to są te czerwone paski? Jak patrzę na moim odcinku, to kopnę w niej, ale przepraszam. Te czerwone paski to chyba ilość wypełnienia żołądka, znaczy poziom wypełnienia żołądka i jak dojdzie na czerwony pasek do końca, to wtedy musimy kupy robić. Uważaj! Widzę, ale pędził, ty, to jest nasz ziomek. Pan, prawdziwy kurier. No? Prawdziwy kurier ziomek. Dobra, jedziemy. Dobra, ciśnij, ty, tam, ale no mi żeś popsuł samochód, jaki wgnieciony jest. Przepraszam, mam silne buty. Dobra. Dobra, to gdzieś to tutaj chyba tutaj, jest. Nie? No ty, tu jakiś, zobacz, uważaj na niego, to jest gangster, on zbiera haracze, ściąga. No chyba tak. No chyba dobrze trafiliśmy. Co to, patrz, co to za ciężarówka? Ale ciężarówkę ma w ogóle, widziałeś jaką ten i łańcuchy ma. Kozakiewicz. Tak by. Ile tu tych jest? Dobrze, o, mogę, cargo tools, zobacz. Poczekaj, ja muszę podjechać, bo widzę, że za daleko jestem. Okej, okay, cargo tools, bierzemy. Chyba już. I co teraz? Nie, to się chyba załadowało, tak? Tak? No tak. Ej, tak, w tyłu jakieś rzeczy mam. A to miałeś już wcześniej, ja też nie miałem. Tak? Nie zwróćmy uwagi, dobra. Ej, to nie, czy... mam cargo... Nie, czekaj, bez jaj. Serio? Mam je, czy nie mam? To czy to jest załadowane? Chwilę. Właśnie, trzeba sprawdzić. Jak podjadę teraz? Nie, czekaj, tak? Car options. Nie można wejść właśnie. Nie mam żadnego pojęcia, czekaj, car. Jak to sprawdzić, czy my coś mamy? Kupowane jakieś, ja nie wiem, czekaj, ja wysiądę za auto może. A tu z tyłu mogę coś otworzyć? Nie mogę? No rany. Chyba nie.
Zjej. A czekaj, a tu jest w ogóle ten, FedEx ten. O, czekaj, wezmę sobie te drugie auto. No, nie może go wziąć. Paweł! Stąd poszło po cienkim lodzie. Niebo jest nieuszkodzone przynajmniej. Cargo to... Tools. Ale o co chodzi, stary? No właśnie, nie wiem, czy my to wzięliśmy, czy nie. Ty... Ja właśnie też nie jestem pewien do końca. Czekaj, ja wyznaczony, gdzie mam jechać, albo coś. Ty, a patrz, wsiadaj do samochodu. Aha, już wiem, o co chyba chodzi. Co? Zobacz, mamy... Poczekaj, jak jesteś w tym samochodzie, to masz tam ten skrajny pasek po lewej stronie. To powiedz mi, on jest pełny, czy nie jest pełny? Jest pusty. No właśnie, a wejdź w stronę do swojego samochodu. Dobra, chwila. prawie pusty. No jak to? A ja mam pełny, jest żółty cały. A pisze ci, gdzie masz jechać? Nie, ale ja wiem, gdzie trzeba jechać. No jak wiesz, gdzie masz jechać? Poczekaj, ale żółty który masz? Czekaj, bo on chce, żebyśmy wyjechali tutaj, zobacz. Ale ten po lewej, czy który? Ten po lewej, no. No to jest, wiesz, że to jest paliwo, nie? Nie, paliwo masz w procentach tutaj, chyba. Tak, ale to jest paliwo. Tak? To jest poziom paliwa, tak. Nie, no nie może być. Dobra, jedziemy dostarczyć ładunek. No ale stary, jak nie wzięliśmy tego ładunku nawet, moim zdaniem. A skąd wiesz? No tak strzelam, że nie. Teraz musimy dostarczyć... No byłoby napisane chyba, nie? Że mam gdzieś dostarczyć to. Mechanical parts. No to przecież jak mamy tu mechanical parts, to tam też mamy mechanical parts. Dostarczy. Bo tutaj wzięliśmy te części mechaniczne i tam ale mamy... Ale to z ciężarówki to zabierają chyba. Co ciężarówki zabierają większy ładunek. Co to jest? Posta, mail, storage. A gościu kopnął tamten samochód i on zniknął. O co chodzi? Jakiś ten, administrator kopiący. No ty, jedziemy stąd. Dobra, spróbujmy to dostarczyć. W ogóle nie czas nam się powoli kończy, wiesz o tym? Wiem, ale musimy to dostarczyć. No dobrze, dostarczmy w takim razie. Ale fajną ciężarówkę ma. No, ale to fajne jest. Tylko trzeba sobie taką ale musimy zmienić ten, musimy zmienić zawód ewidentnie. Na jakiś prostszy. Patrz, jakie ciężarówki tu fajne jeżdżą. Ja właśnie dziękuję. Chyba super takie, i to nie? Po drodze takie, zobacz tutaj na przykład. O Boże! O. Dobra. Ja nie mogę być kierowcą normalnym. Możesz być. Ja nie wiem, czy my wzięliśmy ten ładunek, ale jedźmy. Jedźmy, tak, dostarczmy już po prostu i pojedźmy na koniec odcinka. A patrz, jakiś tutaj ten. Widziałem właśnie, tutaj. Też stał, ale chyba kupił owoce i uciekł. No chyba tak. Chyba do kibelka uciekł. Kupił owoce, zjadł te owoce i uciekł do kibelka. I popił mlekiem i uciekł do kibelka, dokładnie. Nie, tak ja było. Myślę, że następnym razem będziemy chyba dostarczami pizzy, bo przynajmniej pizzę to jest prosta sprawa. No ja właśnie nie wiem, czy my się załadowaliśmy. Mi się wydaje, że się załadowaliśmy, kurde. Ale pewności nie mam. Nie, bo za każdym razem, jak podjeżdżałem, było tak samo, więc wydaje mi się, że nie. Kurde, mówisz, no. Jak podjechałem, to znowu miałem to sam, no, ten sam napis. Ach, już końcu nie wiem. Nie wiem, to skomplikowane, także piszcie w komentarzu, w razie czego odpowiadajcie nam. No właśnie, dokładnie. A co, a my jedziemy na koniec odcinka może już, czy nie? No jedziemy na koniec odcinka, tylko musimy to dostarczyć, Paweł. Tak? No dobrze. To jest najszybsza trasa teraz, jak jedziemy. Najszybsza trasa. No. Ale czemu ty nie możesz mnie dogonić? Przecież byłeś lżejszy. Sam jesteś lżejszy. Musiałeś więcej ładunku. No, dziękuję. Nie, ty! Nie jesteś, jesteś... No, wszyscy. Aaaa, widzisz, no. I co? I co? Chciałeś mi tylko dogryźć, tak naprawdę wcale tak nie myślisz. Mhm. Dokładnie. Mhm. Wyszło szydło z worka. Sam szydło jesteś. No. Ach, ty Beato. Ty Beato, no. Ty co to? Dokładnie. Patrz, uważaj! Co? Wiatrą zapłaciłem tutaj. Ej, ja też zapłaciłem total... Toll paid. Ale stówę, stary? No stówę się płaci. To po A2 nigdy nie jechałeś? Proszę cię. To był skrót, stary. Co, jak ty pojechałeś? Nie, tamtym skrótem nie jedź, bo to... Tam się wybucha. Co tam się wybucha? O, rany. Co są? Burze są już. No burze, no niestety, zdarza się, że są burze, no co ci powiem. A powiedz mi, bo tam koło mapki jeszcze są takie czerwone dwa paski po tym, po prawej stronie, jak jest mapka? No i mam tak minimalnie zapełnione je. No ja też tak właśnie, to chyba to. Ale to wydaje mi się, ja po zderzeniach to dostawałem, wiesz, więc podejrzewam, że to jest ten. Jak zapełnisz, co to jest? Jezus, zwolniło mnie, nie? No. I stówę jeszcze. Mówiłem, żeby skakać, mówiłem, nie, po co? No i dobra, no gramy według zasad.
Boże. Znaczy gramy, tutaj żyjemy, a nie, my nie gramy teraz. To w ogóle nie jest przyjemne w tym momencie. Prawdziwe życie. Prawdziwe życie nie jest przyjemne przecież. Tak, dokładnie. Jedźmy i dostarczymy ładunek. Poczekaj, bo mam problemy z tym, z prowadzeniem pojazdu. Czekaj, tu mówisz prawo? No, jedź za mną. Dobra. Mam nadzieję, że dobrze pojechałem. Okej, okay, biorę to. Czekaj, tu jest jakieś autko. Co biorę to? Dostarczyliśmy! Aha, widzisz, zobacz, item is heavier than inventory size. Czyli możemy zabierać stąd ładunki pod warunkiem, że, może, że nie są takie ciężkie. Ten waży 1,5 tony, a możemy wziąć do 30 kilo. No dokładnie, ale czekaj, jak to się zmienia tu? Ja myślę, że tam coś źle wybraliśmy. Nie, po prostu musimy podjechać pod taki, w którym możemy wziąć odpowiednią wagę, czyli do 30 kilo. O kurde, ale ja myślałem, że to dobiera nam ten... Jezu, a skąd my mamy wiedzieć, pojedziemy... który ładunek jest który? No ja nie mam żadnego pojęcia właśnie. To jest GTA, tutaj wszystko jest proste. Albo coś wybuchasz, albo nie. Albo wywala, albo nie wywala, no prosta sprawa, a tutaj nic nie ten. No. Dobra, to co to sobie jeszcze kończymy ten odcinek. W następnym odcinku postaramy się być kimś innym. Dokładnie. Kto ma większe możliwości. No, trzymajcie się, hejos. Na razie, hej.